Hej, hej, hello, witajcie moi kochani na myślowym świecie World bez Joanny. Dzisiaj ogólnie troszeczkę, jak zauważyliście, przez 2 dni tak naprawdę nagrywam teraz drugi z kolei kolejny filmik na żywo, ponieważ naprawdę inaczej nie mogę w tą chwilę obecną, więc myślę, że i tak warto, że cokolwiek nagrywam, to też fajnie jest. Widzę, że od razu 5-8 osób fajnie tutaj jesteście ze mną, czekaliście, bo jak widzieliście, przed chwilą była serwetka. Właśnie witajcie, witajcie, super ekstra, że jesteście ze mną właśnie na żywo, bo to jest na żywo, będzie wszystko zapisane. Zapraszam oczywiście do lajkowania, jak Wam się podobało, mam nadzieję, oraz do subskrypcji kanału, to jest też bardzo ważne, i nacisnąć zawsze dzwoneczek, by mieć po prostu nowości. Dzisiaj będzie dywan. Dywan, który już widzieliście, jak robić listki. Ten dywan, ja już pokazywałam go wcześniej jak na listku, ale to jest dywan, który wymyśliłam i tutaj on składa się po prostu z dwóch części, w sensie robiony jest najpierw odtąd połowę po prostu w górę i to samą część po prostu w dół. Niestety to jest akurat taka opcja, że nie mam możliwości pokazać tego inaczej na tą chwilę, ale myślę, że to będzie tak fajnie pokazane, ponieważ będzie duże szydełko, duże po prostu włóczka, więc będzie bardziej widoczne. Będę sobie, oczywiście wiadomo, też jak zwykle mówiła. Do tego będziemy sobie używać szydełko numer 5. Tak, mam nadzieję, że to chociaż tutaj widać. 5, 5, 5, 5. I dwie włóczki. Będzie to włóczka Himalaya Home Cotton. Będzie to 100 gram, 160 metrów. Druty piątka i szydełko 5,5. Widzieliście, będzie piątka i pierze się ogólnie w 40 stopniach. Więc kto już jest chętny, może teraz ze mną zacząć, powiedzmy, robić sobie na żywo. I w razie co, jak macie jakieś pytania, też możecie do mnie na przykład pisać. Do tego będą nam potrzebny jeszcze kolor i yarn art, właśnie biały też Samba. 100 gram to 150 metrów, więc praktycznie jest to praktycznie to samo, co w tej Himalaya, dlatego bardzo fajnie się składa wszystko. To się bierze w 30 z kolei stopniach, druty 5,5 i szydełko 5,5, ale to wiadomo, widzicie, będzie to właśnie ogólnie poliester i będziemy robić to piątką, więc żeby troszeczkę było bardziej ciaśniej. Tutaj jeszcze powiem, że to jest oczywiście 85% bawełny i 15% poliestru. Dlatego kto nie może teraz być, to niech sobie chociaż zapisze, polajkuje, wtedy będzie miał w swoim jakby liście, że ten filmik będziecie mieć od razu w razie co. Dzisiaj będzie bardzo szybko, bardzo prosto. Będziemy robić sobie, więc zaczynamy. Do tego również będą nam oczywiście jeszcze potrzebne dwa kolory. Kolor taki bardziej, kolor żółty, tak jak są kwiatki, tak, żółty, oczywiście też kwiatki, które również macie, link będzie oczywiście do kwiatków tych większych i mniejszych, będzie oczywiście pod spodem, a także do listka, który był właśnie w piątek, czy tam sobotę, więc też robiliśmy na żywo, bardzo fajnie, naprawdę bardzo prosty i bardzo ładny wychodzi. I kolor oczywiście też zielony, tak, żeby tu sobie nasz obrobić, nasz po prostu taką ala, powiedzmy, falbanką, obrobić sobie nasz cały zakończenie, tak? I zaczynamy. Aha, i też dodatkowo jeszcze będzie nam potrzebne szydełko numer 4, czyli dwa szydełka. Pierwsze było 5, drugie było, będzie 4. Tak? Czyli 4. Ja już to mam oczywiście zaczęte, więc będę sobie korzystała z tej, która jest zaczęta, żeby nie naruszać nowej, chociaż i tak będę musiała nową. Więc ten dywan Wam wszystko oczywiście tutaj ładnie pokażę, żebyście sobie mogli zrobić. Zaczynamy oczywiście od czterech oczek łańcuszka. Czyli widzicie, łączymy sobie dwie. Tak jakbyśmy sobie zaczynali robić łańcuszek. Kto nie wie, jak zrobić, zapraszam na początek mojego kanału. Tam są filmiki dla początkujących. I mamy cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, 3, 4 i musimy sobie zrobić jeszcze 5 słupków w pierwszym tutaj naszym oczku. Czyli robimy sobie w pierwszym oczku słupek. Raz i dwa. I znowu w tym samym oczku. Raz. Dobra, raz,
Nie wzięło mi. Dwa. Mamy już trzy. Raz, dwa, trzy. Jeszcze dwa. Jeszcze trzy słupki, sorki. Trzy. Raz. Dwa. I trzy. Czyli mamy razem sześć słupków, tak? Pięć i jeszcze jeden, czyli razem sześć. Teraz trzoczka łańcuszka. Raz. Dwa. Oj. I, no patrz. I trzy. I od razu sobie odwracamy, tak, naszą robótkę. I od razu robimy sobie słupki dwa. Zaraz obok naszego tutaj słupka z oczek łańcuszka. Czyli bijamy się, robiąc sobie jeszcze dwa słupki. Raz. I dwa. Dla tych, którzy nie wiedzą, nagrywam tylko dlatego, że po prostu na razie, na chwilę obecną nie mam niestety jak inaczej nagrywać. Mam problem tutaj techniczny, więc albo nagrywam, albo w ogóle nie nagrywam. I zamykam kanał, że tak powiem, jak Wam się nie będzie aż to bardzo podobało i będziecie lajkować na nie. A dziękuję tym, którzy lajkują na tak i subskrybujecie kanał, więc to jest bardzo, bardzo fajne. Czyli teraz w każdym oczku robimy sobie po dwa słupki. Raz. Cieszę się bardzo. Maggie Brown. Nie wiem, czy akurat masz Maggie Brown, ale fajnie to takie jest, że tak powiem. Czyli w każdym po dwa. Tu były z kolei też dwa. Wiadomo, no wiem, no nie będzie tego widać, ale Wam po prostu wszystko mówię. Czyli raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. A w ostatnim będziemy robić raz, dwa, trzy. Czyli tak sobie robimy. A chciałam Ci to już teraz wyłączyć, że tak powiem, sobie, wiadomo, nagrywania. Wiadomo, przecież teraz nagrywam na żywo, więc nie mam jak wyłączyć. Muszę teraz zrobić przy Was. Więc będziecie musieli słuchać mojego ględzenia. Po prostu musimy mieć teraz 14 naszych słupków. 40 double crochet. Raz. I dwa. I ostatnim trzy. A w ogóle powiem Wam szczerze tutaj, że ta włóczka jest bardzo świetna, tylko że ja trochę jestem na nią uczulona. Wyobraźcie to sobie. Raz. Dwa. I trzy. W tym przypadku, jak mówiłam, robimy sobie trzy słupki. Trzy i trzy na początku, na końcu, a po środku sobie robimy po dwa. I znowu. Raz. To jest moje łączenie. Dwa. I trzy. Odwracamy. I jeszcze raz robimy teraz tutaj sobie na początku po prostu dwa słupki w tym pierwszym naszym tutaj oczku, gdzie jest nasz słupek z oczek łańcuszka. Czyli tutaj jakby ten pierwszy od razu nasz, bo zaraz jakoś to Wam pokażę, to po prostu wbijamy się w tym miejscu. Zaraz tutaj obok naszego słupka. Tak najlepiej chyba pokazać. Robiąc sobie dwa słupki. Później będzie już normalnie wszystko, więc nie będzie jakiegoś tam problemu. Na początek tylko musimy zrobić sobie tylko to po to, żeby nam nie było takiego, takie troszeczkę jakby ala, nie wiem jak to nazwać, nawet czworoboku bardziej, bo to nie jest nawet trapez. Mamy dwa i teraz robimy tak, jak robimy maskotki. U mnie zasady, tylko najpierw w tym jeszcze rzędzie, dopiero będzie pierwsza zasada, czyli 1 plus 2, potem będzie w każdym po jednym słupku, a potem już 2 plus 2, 3 plus 2, 4 plus 2, aż do 9. Więc naprawdę dywan jest bardzo prosty, ja go wymyśliłam, wiadomo, na swoje to potrzeby, więc nie wiem, gdyby ktoś chciał sobie zrobić serwetkę, jak to ogólnie, czy tam coś wyjdzie. Zatem mamy tu 2 i teraz w pierwszym, w tym, na kolejnym będzie 1, 1, w tym 1, a w tym będzie raz, dwa.
Raz, dwa. I znowu będzie jeden słupek. Jeden i znowu raz, dwa. Jeden, raz, dwa. Jeden i tak do końca, a na końcu będzie raz, dwa, trzy. Więc myślę, że też dobrze jakoś w miarę jakoś staram się pokazywać. Nie jest to aż takie bardzo hej, hej, o, Aneta. Hej, hej, jeszcze raz. Więc myślę, że trafiłam, tutaj widzę, że wam się bardziej podoba, powiedzmy, albo macie więcej czasu niż... Super, cieszę się właśnie Lucy Danna. Lucy, ty masz chyba na imię Lucyna chyba, co? Bo moja mama też ma na imię Lucyna. Super, że zdążyłaś, bardzo się z tego cieszę, że nas teraz jest więcej. No i o to chodzi, właśnie o to chodzi, moja droga, o to chodzi. No też czasami sobie coś włączę, coś sobie oglądam, coś robię, mimo wszystko oglądam, bo wtedy jest też fajnie. A potem... niestety na tą chwilę nie ma. Jeżeli byłobyś na grupie, to może by było... Może byłaby taka opcja. Nie wiem. Ale jest naprawdę bardzo prosty ten dywanik, dlatego może sobie posłuchać, bo ja naprawdę pokazuję, myślę, pokazuję, a każdy wie, jak zrobić, jeżeli chodzi o słupek, bo tylko to często też robimy słupkami, więc mi się wydaje, że nie jest trudno. O, właśnie, Patryk. Raz, dwa i znowu raz. Ale co wczoraj próbowałaś robić? Jak tego nie było jeszcze? Tego, tamten dywanik to wzór, jak pokazuję na int, ale on jest całkowicie też zmieniony, więc teraz na tą obecną chwilę mi ciężko jest zrobić, bo nie mam trochę czasu na to, jeżeli chodzi o tamten na przykład, bo naprawdę te wzory są ogólnie wszędzie praktycznie dostępne, na Pinterestie, tam też jest u mnie oczywiście link, wszystkie linki są oczywiście poniżej, gdyby ktoś chciał coś ze sklepu, gdyby ktoś chciał coś, nie wiem, z czego tamkolwiek po prostu, tak, sobie zobaczyć. Dwa i ostatni robimy sobie trzy. Raz, dwa, trzy. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu mojego kanału, aby po prostu być na bieżąco, tak? Mamy zrobione i teraz raz, dwa, trzy, odwracamy i w każdym oczku po jednym słupku. W każdym oczku po jednym słupku. Słuchajcie, spojrzę tylko tutaj, bo ja mam, wiadomo, tutaj też, tutaj mam robione z głowy, więc tutaj muszę tylko jedynie sobie spojrzeć na mój dywanik, który robiłam. Gdzie to jest? To jest rząd czwarty. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, w każdym oczku po jednym słupku. A później będziemy robić już standardowo zasadę 2 plus 2, 3 plus 2, 4 plus 2, 5 plus 2, 6 plus 2, 7 plus 2, 8 plus 2, 9 plus 2, 9 plus 2, właśnie. Robiłam ogólnie z tego filmik, ja z tego robiłam po prostu filmik, ale niestety nie mogę go grać, bo nie mam do tego systemu. Ja zrobiłam go właśnie całość, ale lipa jest, więc niestety tak to wygląda. Więc teraz w każdym oczku po jednym słupku. I, ale tutaj już nie robimy w tym pierwszym. W tym pierwszym już tutaj nie robimy. Idziemy do następnego. Bo tutaj już ten pierwszy, te pierwsze oczko zalicza się jako ten po prostu słupek. Więc tutaj już nie robimy. A bijamy się po prostu tutaj w to oczko. Robiąc po prostu sobie słupek. Ta włóczka naprawdę jest super. Polecam ją, jeżeli chodzi o dywaniki. Jest naprawdę mięciutka, milutka i fajnie się z niej robi. Dlatego to będzie jakby pierwsza część naszego tutaj dywanika, który wam właśnie zrobicie, ponieważ nie będę tam, nie wiadomo ile wam czasu zabierała, ja też muszę troszeczkę porobić jeszcze tutaj swoich rzeczy, ale wam pokazuję naprawdę, bo to widzicie tylko te cztery rzędy, które musiałam wam wytłumaczyć, a resztę robicie sobie sami, ponieważ jest to bardzo, bardzo proste. Tylko dlatego, że robi się zasady, które ja wam po prostu wcześniej pokazywałam. 1 plus 2, 2 plus 2, 3 plus 2, 4 plus 2 i tak dalej, i tak dalej. To ile w ogóle może sobie zrobić, powiedzmy, większe, gdyby ktoś chciał.
jeżeli chodzi o długość, jeszcze większą, bardziej szerokość, bo to wiadomo, będzie dotyczyło naszej szerokości. Ja tu robię sobie taki, ponieważ taki chcę. I na ten dywanik, od razu Wam powiem, potrzebne są dwie włóczki Home Cotton Himalai i dwie włóczki Samby. Więc no, uważam, że to nie jest też bardzo tak dużo. Ja ogólnie Wam pokażę, tylko później jakby powiedzmy wytłumaczę mniej więcej jeszcze, jak to potem połączyć. Może tego dywanika będą trzy części, ponieważ na żywo, wiadomo, troszeczkę dłużej się robi. Ja myślę, że fajny będzie też do sypialni pod nogi. Właśnie tak. Tak właśnie będzie, ponieważ ten akurat idzie do Grecji. To jest, teraz zrobię drugi dywanik. Bo drugi dywanik będzie jako, teraz już do łazienki robię pod kibelek. Wy będziecie robić sobie zwykły dywan, bo Wam po prostu wytłumaczę, jak połączyć. Jeżeli będzie też o łączenie właśnie tych dwóch elementów, czyli tego, co teraz robi, to co później będzie w drugiej części, bo teraz niestety nie zdążę tego teraz zrobić. Właśnie. Szczególnie jak się staje z rana. I tutaj na końcu też oczywiście jeden słupek. Więc myślę, że tego dywanika będą aż trzy części niestety. No i jak dotknęłam, kurczę, blaszka, no. Ach, ja to jestem, wiecie co, czasem gapa po prostu. No, dotknęłam teraz i brudne, no. Od szminki. Zobaczymy, czy będzie widać, czy nie. Raz, dwa, trzy. I jak mówiłam wcześniej, robimy sobie 2 plus 2. Tutaj się już nie wbijamy, bo tutaj należy ten słupek do tego, to oczko do tego słupka i wbijamy się po prostu nie w to, a w kolejne nasze jeden słupek. Jeden słupek. No, na dywan to od razu Was więcej wszystkich jest. Drugi słupek. I teraz w kolejnym tutaj oczku będą dwa słupki. Raz. Dwa. A moja właśnie chce. Dlatego moja śpi, dlatego właśnie teraz niestety nagrywam. Bo inaczej po prostu bym nie nagrywała. Więc tak to właśnie robimy. I też to widzę w ogóle, że chyba ja tylko w Polsce tak naprawdę nagrywam na żywo. No nie wiem, czy to nagrywa na żywo tak naprawdę. No bo też mi się wydaje, że fajnie też jest porozmawiać sobie na żywo, niż tylko jakby cały czas tylko, wiecie, jestem za kamerą, a nie przed Wami, dlatego też widzicie, jak też to ogólnie mój głos, a często się nie widzi tego, jak na przykład coś robię, tak? I mówię Wam wtedy. Czyli dwa. Raz, dwa i znowu w kolejnym oczku będzie raz. Dwa. Dlatego właśnie chcę być jedyna. Bo po co mi tam? Raz. Dwa. Oj. Raz. I w tym samym oczku dwa. I tu już nie będę Wam mówiła teraz. Może tam będę coś innego mówiła, ponieważ teraz chcę zrobić troszkę, żeby było szybciej. Dwa. I naprawdę, uwierzcie mi, na żywo dla mnie jest o wiele lepiej nagrywać, chociaż mimo tego, że nie mam kamery, której bym chciała jeszcze takie, żebyście widzieli tak naprawdę na moje ręce, żebyście patrzyli, jak to wygląda, się robi. Bo przez to ja nie mam, nie muszę, zobaczcie, ja teraz ten filmik dodaję na żywo, on już będzie, ja nie muszę go kompletnie nawet ucinać, przecinać, wiecie, po prostu go jakby moderować, tak? I mam po prostu z głowy, mam po prostu z głowy i to mi, słuchajcie, ja byłam taka szczęśliwa, jak byliście w sobotę, że normalnie szok, że mogłam normalnie sobie nagrywać, z Wami rozmawiać i to normalnie nie mogłam doczekać się, kiedy będzie właśnie poniedziałek tak naprawdę. Ja tego robiłam tą serwetkę, żeby tylko z Wami się spotkać. Tak, bo to właśnie tak chciała po prostu klientka, tak chciała, żeby tak zrobić. Dlatego proszę Was, abyście nie lajkowali w dół, tylko lajkowali w górę. To włączę sobie od początku, jak będziesz chciała. Ogólnie robię się 6 słupków w jednym oczku łańcuszka, czyli pierwszy robisz 4 oczka łańcuszka i później zawsze w tym pierwszym robisz sobie jeszcze dodatkowo 5 słupków. Potem robisz sobie w pierwszym i ostatnim słupku po 3 słupki, a w środku po 2. Potem w kolejnym znowu na końcu i na początku też po 3 słupki, a potem jest 1 plus 2, czyli w pierwszym jest 1, w drugim kolejnym są 2 i znowu 1, znowu 2. Potem czwarty rząd jest w każdym słupku,
każdym oczku po jednym słupku, w każdym oczku po jednym słupku, a resztę co teraz właśnie robię. Tak na szybko powiedziałam, bo dlatego, żeby jakby powtórzysz sobie, jak sobie zobaczysz na filmiku. Oczywiście zapraszam też na grupę właśnie Crochet Joanna, gdzie naprawdę jest fajnie, gdzie są transmisje w czwartki zawsze o 20, tak mniej więcej 20 na żywo. Więc mi się wydaje, że bardzo fajnie jest naprawdę. Możecie sobie tam pogadać ze mną. W ogóle jest super czat jest. Pokazuję wtedy zawsze, co jest, co będzie i w ogóle. Wtedy pokazuję po prostu wtedy wszystko, co będę robiła. I jeszcze tutaj Wam tylko powiem w tym rzędzie właśnie, gdzie robimy już sobie dodatkowo zawsze te 2 plus 2, 3 plus 2, 4 plus 2. Na końcu będzie Wam może nie pasowało. Na przykład, że zostanie Wam tylko jedno oczko. Zatem powiem, co z tym oczkiem robimy. 2, 2, 2, 1, 2, raz, 2 i zostanie nam tylko jedno oczko. W sensie takim, że to jedno oczko jest jako, wiadomo, nasze końcowe brzegowe, a to nam zostaje, po prostu nam zostaje. Więc normalnie robimy sobie tylko jeden słupek. Jeden po prostu słupek. I znowu na końcu jeden słupek. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o dywanik na pierwszą część. Zobaczcie, wygląda już to fajnie, naprawdę wygląda tak. Jest on naprawdę bardzo milusia, ta włóczka jest i no fajna, bardzo fajna. I teraz po prostu będziemy sobie cały czas tylko wzrastać w tą i nazad, w tą i nazad, aż sobie osiągniemy do 9 plus 2. Tak? Czyli teraz będziemy musieli mieć, razem powiem ile rzędów. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To będzie jeszcze 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rzędów. 12 rows, tak? Dla tych, którzy nie mówią po polsku, nie rozumieją. Czyli normalnie sobie teraz robimy 3 oczka łańcuszka. Jeżeli oczywiście macie pytania jakieś do innych filmików, możecie mi zadać teraz akurat, kiedy jest na przykład, że na żywo sobie rozmawiamy. Super, cieszę się bardzo, że naprawdę Wam się podoba. Mimo wszystko, że nagrywam, bo naprawdę już myślałam wczoraj, żeby nagrać film i powiedzieć, że zamykam kanał, ponieważ nie mam możliwości inaczej na razie na tą chwilę obecną nagrywać. Tak to niestety właśnie wygląda. Z powodów po prostu technicznych. A niestety, żeby kupić sobie laptop na razie, ani na przykład kupić, nie wiem, kamerę. Kto chce, oczywiście może mi wspomóc. Nie ma naprawdę żadnego problemu. Ja jestem chętna jak zawsze. Tutaj też pewna osoba fajną niespodziankę mi coś kupiła, pokażę Wam jak będę już to miała na przykład. Super, cieszę się Sylwia, Jola i pozostali inni, którzy pisali, więc to będzie pierwsza część, więc nie będę ogólnie jakby jej, że tak powiem, już robić tego dywanika, chociaż no, będę tak musiała robić i tak. Ale o to chodzi, że po prostu nie chcę, by ten filmik troszeczkę był krótszy, żebyście później nie słuchali aż tak bardzo moich plotek, gadania jakiegoś tam, bezsensownego może. Po prostu... No... No widzisz, tak niestety bywa, ja wiem, ja też w pracy jestem, dzieckiem się zajmuję, to jest też moja praca. Zapraszam dlatego na drugi kanał również, który mam, Matka po 30 na YouTubie, tam możecie subskrybować kanał również, ponieważ tam będę dodawała na przykład właśnie typu filmiki tego, jak właśnie zachowuje się Matka po 30 w różnych sytuacjach i w ogóle tak dawno nie nagrywałam nic i trochę planuję, żeby coś nagrać, w końcu się muszę odważyć, bo czasami troszeczkę tak się krępuję jakoś, bo nie wiem o czym gadać. Może macie jakieś po prostu pomysły, co można by fajnego na przykład powiedzieć, o czym, co na przykład nie wiecie, co byście chciały, jakieś porady, nie wiem, cokolwiek. Bo jest naprawdę super. Tam mam też właśnie pokazane swoje urodziny, jak miałam 30, bo już mam w końcu 30 lat. No właśnie, tak to jest. Jesteśmy zwykłymi matkami Polkami. Dlatego warto właśnie zerknąć, bo tam fajnie tam pokazuję z moim mężem, jak ćwiczę, więc sobie zobaczcie, to się chociaż trochę pośmiejecie. Ja się tam pośmiałam też, jak to robiłam. Jest taki specjalny odcinek razem z moim mężem, który za karę musiał ze mną ćwiczyć. No, ale czasami na kogoś mogę gadać bez sensu, dlatego fajnie, cieszę się bardzo, że Wam się podoba, mimo wszystko, że jesteście ze mną. I że zawsze dopiero na drugim filmiku zawsze jakoś Was więcej jest. Nie wiem dlaczego.
że po prostu możecie. Pamiętajcie, też dodatkowo przed chwilą była jeszcze też na żywo. Druga część serwetka. No, widzicie, więc jesteśmy w naszym wieku, jesteśmy matkami, Polkami, matkami jeszcze przed i po 30. Dlatego taki kanał fajny jest i myślę, abyście w razie co nawet komentowali tam, co Wam się po prostu spodoba. I pisali mi, co byście chcieli, ja bym Wam powiedzmy coś, nie wiem, poradziła, doradziła, powiedziała swoje o sobie coś, nie wiem co. No, mój mąż jest bliżej 40, bo on ma 37 lat, jest ode mnie 7 lat starszy. Dlatego właśnie to już na kanale, może jak zrobię na żywo jakieś właśnie, będzie trochę więcej osób, wtedy będzie fajniej. Zatem już to kończę tylko ten rząd i będziemy się na chwilę żegnać na żywo. Zapraszam na grupę w czwartkową. No, mój też jest starszy 7 lat, ja właśnie wróciłam z roboty, idę z obiad gotować i w międzyczasie sobie podsłucham. Mój o 6 lat starszy, widzicie, my wiemy co dobre, tak? Faceci są starsi, fajni, bo są bardziej tacy... może właśnie zrobić, dlaczego mam męża 7 lat starszego od siebie. I tak się, widzicie, zagadałam, że wszędzie robiłam po jednym oczku. A powinno robić 3 plus 2. Muszę cały teraz rząd spluć, ale jestem na to uczulona, na tę dwóczkę, więc muszę troszeczkę... Tutaj czasami taki tutaj puszek z tego leci, muszę spluć. Coś tu mi nie pasuje. Super. No po prostu zagadaliście mnie wszyscy i teraz muszę pluć. Cały rząd. 1, 2, 3. Ach, ja to jestem. O! No to naprawdę szok. Naprawdę szok. Dobrze. Jesteś 7 lat starsza. No mało się spotyka takich osób. Ogólnie rzecz biorąc. Dobra, moi kochani, mili, było fajnie, miło, było miło. Wczoraj była, nie, sobota była godzina, teraz jest pół godziny, ale wcześniej też było tak 20 minut, więc praktycznie dla mnie godzina. No pewnie, że tak, coś nawet nie przyjmuję. Dlatego teraz Wam dziękuję i do usłyszenia na grupie. Mam nadzieję, że będziecie ze mną w czwartek i że spotkamy się na kolejnym live na żywo. Może zrobię jeszcze dzisiaj jakiś filmik, zobaczymy, może akurat skończę to, więc może zrobię, żebyście mogli dalej robić, powiedzmy, drugą część filmiku. Tak, wiadomo, to też trzeba wtedy chwilę porobić. Zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem. Może zrobię jeszcze między bardziej, że tak powiem, wieczorkiem. Pamiętajcie o lajkowaniu oczywiście, o subskrypcji kanału, dzwoneczek proszę nacisnąć, by zawsze mieć informację, że macie coś nowego. Wtedy macie powiadomienia, że jestem na żywo bądź nie. Na tą chwilę niestety dzięki bardzo, że fajnie prowadzę, super, też się bardzo cieszę i czekam na Was w czwartek i widzimy się na kolejnym, mam nadzieję, może dzisiaj jeszcze nawet wieczorem live'ie. Wtedy po prostu wtedy będę bardziej długa dodawać, powiedzmy, filmiki więcej, chociaż nie wiem, bo muszę zrobić misia i buciki na zamówienie na jutro, więc nie wiem, czy zdążę po prostu, ale zobaczymy, może na matka po 30 coś tam nagram, zobaczymy, więc bye bye.